Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Wojna, rzeczywiście pierwsza wojna światowa zapoczątkowała właściwie duże migracje ludności, to przymusowe migracje. To nie jest wymysł II wojny światowej i kiedy rzeczywiście na wielką skalę przemieszczano całe grupy narodowościowe, społeczności. Mamy tutaj przykłady z Polski, no ale i wtedy, w 1914 czy w 1915 roku, czy Rosjanie, czy Niemcy rzeczywiście dosyć masowo praktykowali ten sposób. Dlaczego? Nie ufano przede wszystkim niektórym grupom ludności. Na przykład Rosjanie nie ufali mieszkańcom, powiedzmy, ewangelikom, których uważano za kolonistów niemieckich, tak ich określano. A tych kolonistów niemieckich było na Suwalszczyźnie dużo, zwłaszcza na pograniczu tutaj guberni suwalskiej z Prusami Wschodnimi. U nas tutaj najbliżej to gmina Wiżajny, powiedzmy. No ale i w Suwałkach było wielu ewangelików i tych, którzy byli pochodzenia, powiedzmy, niemieckiego, ale też i Mazurzy tutaj mieszkali. Rosjanie za bardzo nie rozróżniali, chociaż próbowano to im to uświadomić. I ich po prostu przymusowo wywożono na wschód. Te przemieszczenia nie dotknęły zbytnio powiatu suwalskiego, jego zachodniej części i samych Suwałk, dlatego że najwięcej wywoziono ludzi na wschód przymusowo w 1915 roku, już po zajęciu połowy guberni suwalskiej przez Niemców. Czyli tutaj część Żydów jednak nie wyjechała i pozostała na Suwalszczyźnie i w Suwałkach. I oczywiście Litwinów to tu prawie nie było w Suwałkach, natomiast w okolicach było wielu Rosjan, staroobrzędowców, ale oni też, część z nich wyjechała na pewno i po części dobrowolnie. Jak już zaznaczyłem wcześniej, potem po 1918 roku ludność zaczęła wracać, mieszkańcy zaczęli wracać, ale też tutaj przebywali mieszkańcy, którzy pochodzący z innych zupełnie stron, z różnych powodów, to trudno tutaj mówić dzisiaj o tym, bo to należałoby sięgnąć do bardzo szczegółowych źródeł, dlaczego tutaj na przykład mieszkali też mieszkańcy Wilna. Na przykład nawet wydano takie zarządzenie, by wszyscy, którzy tutaj przybywali do Suwałk, szybko się meldowali, czy nawet na pobyt stały czy czasowy. Zauważono też, że mogą napływać również elementy niepożądane, a tymi elementami niepożądanymi to często byli ci, którzy zostali zakażeni niejako rewolucją, czyli którzy wracali z Rosji Sowieckiej. Oni byli troszeczkę podejrzani, być może niektórzy dawali wyraz swój, bo przecież trudności były ogromne i ta radykalizacja mas no, jednak była, to fakt. Chociaż no, można by powiedzieć, że może nie było, dlatego że wybory
do Sejmu Ustawodawczego tutaj wygrała zdecydowanie prawica. Lista lewicy uzyskała bardzo, bardzo niewielką ilość głosów. Więc tak trudno jednoznacznie tutaj stwierdzić, czy rzeczywiście nastąpiła radykalizacja społeczeństwa. Na pewno wiele, wiele osób było takich, które te poglądy lewicowe tutaj ze sobą przywiozły i na takie zwracano uwagę. No oczywiście wracali Żydzi. Niektórzy nawet przenosili się do Suwałk z innych miejscowości, z terenów litewskich. Trudno mi to powiedzieć, dlaczego. Może dlatego, że uważali, że tutaj w Suwałkach będą mieli większe pole do lepiej ich się interes rozwinął, tak powiem, lepiej im się będzie działo. Ale też trzeba wskazać na odwrotny kierunek, czyli nie wszyscy, którzy tutaj mieszkali przed I wojną światową, wracali do Suwałk, dlatego że miasto jednak zostało zdegradowane z miasta rangi gubernialnej, czy powiedzmy wcześniej wojewódzkiej, do miasta powiatowego i początkowo nawet podlegało władzom powiatu, a potem się usamodzielniło dosyć szybko. No ale mimo wszystko skurczyła się ten obszar, na które Suwałki mogły oddziaływać znacząco, prawda? Bo o ile kiedyś władze suwalskie sięgały po Niemen, prawda, na północy i na wschodzie, władze gubernialne, czy ludzie, którzy tutaj funkcjonowali, czy nawet jak tworzono komitety obywatelskie, był komitet gubernialny obywatelski, na czele którego stał Walery Roman na przykład, no to on miał kompetencje na całą teren gubernii i na tereny litewskie. Natomiast potem się to wszystko skurczyło, kiedy granica była tuż na północy i zaraz za Sejnami, czy linia demarkacyjna wcześniej, więc to się zaczęło zmieniać. No co jeszcze? Nie było wojska, prawda? Potem dopiero już w czasach pokoju zaczęły przybywać jednostki wojskowe, które potem stanowiły garnizon suwalski, a w czasach tych wcześniej, przed I wojną światową, tutaj był potężny garnizon rosyjski i on pozwalał też na to, by niektórzy dobrze prosperowali, bo na handlu z wojskiem wielu zarabiało. Zarabiali też ci, którzy wynajmowali kwatery dla oficerów rosyjskich, a tego potem tutaj zabrakło. Więc trudności były różne. No i ten konglomerat narodowościowy, no trzeba powiedzieć, że już wtedy Żydów było troszeczkę mniej niż w czasach przed I wojną światową. Pierwszy spis ludności może nie oddaje tego, bo był przeprowadzony, zbierano dane pod koniec roku 20, a zostały opublikowane one w 1921 roku, więc lata 18-19 to jeszcze zaznacza się ten przepływ ludności, tak jak mówię. Niektórzy może tutaj przybyli ze wsi, by szukać chleba, prawda, by szukać i czegoś lepszego, bo u siebie jakoś nie mogli po prostu żyć czy mieszkać. Także myślę, że to zróżnicowanie narodowościowe tutaj było widoczne i też to zróżnicowanie narodowościowe było widoczne we władzach i we władzach miasta uczestniczyli, czy w radach miejskich byli wybierani do rady miejskiej, Żydzi byli w zarządzie miejskim, można tu wymienić rodzinę Adelsonów, czy Józefa Adelsona, który był radnym miejskim wieloletnim. I nawet myślę, że zasłużonym tutaj dla Suwałk człowiekiem. No Rozentalowie byli w Radzie Miejskiej, nie wiem czy to bracia czy nie, tej pierwszej suwalskiej. Także nie było tu takich wielkich konfliktów, chociaż dawały się zauważyć, bowiem na przykład starosta czy kmita przed wkroczeniem Wojska Polskiego w sierpniu 1919 roku, no przestrzegał mieszkańców, by nie było żadnych burt, by nie było żadnych ekscesów, między innymi jakichś tam wystąpień antyżydowskich. No bo jednak jakoś tam ciągle wśród niektórych tkwiło to, że Żydzi są bogaci, że Żydzi handlują, że powiedzmy no, są sklepikarzami, a ja muszę u nich kupować i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w Suwałkach chyba tego problemu za bardzo nie było. No byli ci, którzy, jak wspomniałem o ludności pochodzenia niemieckiego, czy ewangelikach, czy pochodzenia mazurskiego, to myślę, że oni nie wszyscy opuścili tutaj też Suwalszczyznę, pozostali, bo silna parafia
ewangelicko-augsburska również przed wojną tutaj w Suwałkach egzystowała. Myślę, że mniej było w Suwałkach starobrzędowców, bowiem generalnie oni żyli na wsiach, zwłaszcza w powiecie sejneńskim, no ale trochę i w powiecie suwalskim. Ale jednak świątynia starobrzędowców jeszcze sprzed pierwszej wojny tutaj funkcjonowała. Były świątynie również prawosławnych, czyli po pierwszej wojnie światowej i wojskowe cerkwie, i to nie jedna. Największą był oczywiście obecny kościół świętych Piotra i Pawła, no i cerkiew tutaj, ten kościółek mały parku, też był cerkwią, potem zmienioną na kościół katolicki, tak samo jak ten kościół garnizonowy rosyjski został kościołem garnizonowym, ale już dla Wojska Polskiego. Także tutaj się sporo zmieniło, no bo ubyli Rosjanie na pewno. Ubyli Rosjanie, nie było urzędników, chociaż niektórzy Rosjanie tutaj nadal mieszkali. Ale dlatego, że się bali do tej Rosji wracać, jak myślę, albo nie mieli już do czego wracać, jeśli mieli jakieś informacje. Nawet potomek generała, zasłużonego generała Ganeckiego, który zasłużył się w likwidacji czy w powstania styczniowego, nawet potomek tegoż generała pozostał tutaj na Suwalszczyźnie i próbował funkcjonować jako obrońca sądowy.